wszystkim. Nazywam się Ewa Okińska, mam niezwykłą przyjemność, przywilej głosić dzisiaj Wam Ewangelię. Chcę dzisiaj z Wami podzielić się dobrą nowiną o tym, że Jezus Chrystus 2000 lat temu wziął na siebie Twój i mój grzech. On zabrał 2000 lat temu to wszystko, co było barierą, która nas oddzielała od Boga Ojca. Chcę Wam powiedzieć swoją historię. Słuchajcie, ja pochodzę z normalnej katolickiej rodziny, ale ja żyłam w strasznym odrzuceniu. Ja bardzo bałam się ludzi, wiecie? Ja bałam się ludzi do tego stopnia, że jak ktoś przychodził do domu, to ja drżałam, ja się chowałam. Ja żyłam w strasznych kompleksach. Miałam poczucie, że jestem w piątym kolku mozgu, że jestem najgorszym człowiekiem ze wszystkich. Nienawidziłam siebie, nienawidziłam innych ludzi przez to, że nie otrzymałam nigdy miłości. Przez to, że czułam się zawsze tą gorszą. I próbowałam sobie zaskarbić przyjaźń, próbowałam zaskarbić sobie czyjąś uwagę na różne sposoby. Chciałam, żeby mnie inni akceptowali, ponieważ sama nie akceptowałam siebie. I szukałam na różne sposoby tej akceptacji. I kiedyś też próbowałam znaleźć tą akceptację u Boga, wchodząc do kościoła katolickiego. Kiedyś próbowałam chodzić do kościoła katolickiego i tam szukać swojego Boga, ale wiecie co, ja tam nie znalazłam Boga, ja tam spotkałam się z religią. I zrozumiałam, że religia a Bóg to są dwie różne rzeczy tak naprawdę. Że Bóg jest potężny i wielki i on na pewno nie interesuje się takim zwykłym człowiekiem jak ja, takim szaraczkiem. I wtedy zrezygnowałam. I z roku na rok moja sytuacja była coraz gorsza. Moja depresja i mój strach przed ludźmi powiększał się z roku na rok. I gdy podjąłam decyzję, że to już koniec, że ja wyskoczę z okna, wtedy pojawił się Jezus Chrystus. Wiecie, on przychodzi w momencie, kiedy się do niego woła. On jest blisko każdego człowieka, który pragnie. To nie jest tak, że on 2000 lat temu wszedł na ziemię i to jest koniec historii. On przyszedł, on umarł na krzyżu, on zmartwychwstał i on żyje i króluje na wieki. I on jest dzisiaj dostępny dla ciebie przez wiarę. Ostatnim słowem Boga do człowieka jest Jezus Chrystus, wiecie? On tak bardzo nas ukochał, że on posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa na krzyż. Po to, bo dzisiaj każdy z nas musi się z Nim pojednać, wiecie? Gdybyś tym jedynym człowiekiem dzisiaj na ziemi, to on i tak by szedł tutaj na ziemię po to, aby ciebie pojednać znowu ze sobą, z Bogiem Ojcem. Ale ty możesz to przyjąć tylko i wyłącznie przez wiarę. Przez wiarę, a nie przez uczynki. Ja kiedyś myślałam, że przez uczynki dostanę się do nieba. Ja śmiałam się, kiedy inni mówili mi o tym, że jest piekło. Mówiłam, gorszym miejscem od ziemi nie ma. To jest dla mnie piekło. Na pewno nie ma gorszego miejsca. Ale wiecie co? Bóg jest tym, który zbawia. I Bóg jest tym, który uwalnia od piekła. Od piekła dnia codziennego, wiecie? Dzisiaj trzeba podjąć decyzję, gdzie spędzić swoją wieczność. Ja uwierzyłam Jezusowi Chrystusowi. Ja zawołałam z mojego serca, powiedziałam, Boże, jeśli Ty żyjesz, jesteś prawdziwy. Jeśli możesz mnie zmienić, to przyjdź do mojego życia. I wtedy się zmieniłam. I wtedy zaszła zmiana, narodziłam się na nowo. Ale uczyniłam to przez akt decyzji. Ja wtedy uwierzyłam w to, co wydarzyło się na krzyżu. Uznałam, że Jezus Chrystus jest jedyną drogą, prawdą i życiem, że tylko On zbawia. Podjęłam decyzję, aby odwrócić się od wcześniejszego sposobu myślenia, od wcześniejszego życia. Bo tym, co oddziela Boga od człowieka, jest grzech. I to grzech niezależności. I Jezus umarł za ciebie i za mnie po to, aby nas pojednać z Bogiem Ojcem. I On jest jedyną drogą, prawdą i życiem. On jest jedynym pośrednikiem. Nie Kościół, ani nie religia. Dzisiaj, jeśli chcesz, możesz pojednać się z Nim. To jest prosta sprawa. Ewangelia jest bardzo prosta. 2000 lat nic się nie zmieniło. Jeśli dzisiaj chcesz się pojednać z Bogiem, wystarczy, że podejmiesz decyzję, jeśli zawołasz z głębi swojego serca i powiesz, Boże, ja nie chcę żyć bez Ciebie. Ja potrzebuję Ciebie. To mówią Ci ludzie. Ja nie wiem, czy to jest prawda, ale chcę, żebyś przyszedł do mojego życia. Możesz to zrobić dziś wieczorem w swoim domu. Nie potrzebujesz żadnego pośrednika. Jeśli zawołasz z głębi swojego serca, On przyjdzie, bo On odpowiada na pragnienie człowieka. On przychodzi i On zmienia ludzkie życie, tak jak zmienił mnie, On może zmienić siebie. Nieważne, co się wydarzyło w Twoim życiu. Nieważne, co inni mówią na Twój temat. Nieważne, co Ty sam myślisz o sobie. On jest tym, który może podnieść i zmienić całkowicie Twoje życie. I dzisiaj możesz żyć życiem zwycięskim. I dzisiaj możesz doświadczać nieba. Nie oznacza to, że Jezus zbawił Ciebie, idziesz tylko do nieba, ale On każdego dnia, ratuje Cię tutaj. On każdego dnia pozwala Ci doświadczyć swojego nieba, swojej obecności. Pojednaj się dzisiaj z Bogiem. Podejmij to wyzwanie, pojednaj się dzisiaj z Bogiem.